15. Pochodzenie grzechu Okrucieństwo natury Ciężko jest nam zrozumieć, że w dużej mierze prawa, które rządzą naszą planetą, powstały wraz z upadkiem człowieka, klątwą dla ziemi. Z tego powodu tak wiele osób obwinia Boga za wypadki, które się zdarzają, za choroby, śmierć najbliższych, katastrofy, trzęsienia ziemi czy powodzie, które się raz za razem powtarzają. Wszystkie te prawa natury, jak my je rozumiemy, zostały anulowane przez Jezusa, kiedy to było konieczne, aby pobłogosławić ludzkości. One przyszły z upadkiem. Ich autorem jest szatan. A kiedy szatan zostanie ostatecznie wyeliminowany z kontaktu z ludźmi, albo wręcz kontaktu z ziemią, to te prawa przestaną obowiązywać. Pochodzenie Grzechu Opis Boga dokonany przez Jezusa i jego deklaracja, że ten, kto poznał mnie, poznał również Ojca, czyni niemożliwym nauczanie mówiące o tym, że choroby i grzech pochodzą od Boga. Natura Ojca zaprzecza argumentowi, że On mógłby użyć grzechu czy choroby, aby nas dyscyplinować czy karcić. Jezus bardzo wprost nauczał w Ewangelii św. Łukasza 13, przemawiając do kobiety cierpiącej na niemoc, że choroba pochodzi od przeciwnika. A tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu? Jeśli przeczytasz uważnie wszystkie cztery Ewangelie, to zauważysz, że Jezus bardzo często wyganiał demony z chorych ludzi, łamiąc władzę szatana nad ich życiem. W dziejach 10:38 Piotr mówi nam: Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, poszedł on, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. We wielkim posłaniu Jezus powiedział: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk. Jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Nie można odseparować choroby i dolegliwości od szatana. Choroba przyszła w momencie upadku człowieka. Nie można wyobrazić sobie grzechu w ogrodzie Eden, zanim Adam zgrzeszył. Upadek pochodził od przeciwnika. Choroba i grzech mają to samo pochodzenie. Podejście Jezusa do choroby było bezkompromisową walką z szatanem. On uzdrawiał wszystkich, którzy byli chorzy. Każdy, kto do niego przychodził, otrzymywał natychmiastowe uwolnienie. Nastawienie Jezusa do grzechu i do choroby było takie samo. Rozprawiał się z chorobą, rozprawiając się z demonami. Doszliśmy w końcu do konkluzji, że jeśli dolegliwości i choroby pochodzą od diabła, to musimy mieć takie samo nastawienie względem nich, jak Jezus. I rozprawiać się z nimi tak samo jak Jezus się z nimi rozprawiał. Jak Bóg rozprawiał się z chorobami na mocy pierwszego przymierza? Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, to był jedynym narodem Boga. Jak tylko naród przekroczył morze czerwone i skierował się w kierunku swojej ziemi obiecanej, anioł przymierza powiedział Mojżeszowi jeśli wiernie będziesz słuchał głosu Pana twego Boga i będziesz wykonywał to, co jest słuszne w Jego oczach, jeśli będziesz dawał posłuch Jego przykazaniom i strzegł wszystkich praw, to nie ukażecie żadną z tych plag, jakie zesłałem na Egipt, bo ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. Bóg nie zesłał choroby na Izrael. Tak samo nie zesłał choroby na Egipcjan, zrobił to szatan, Pan tego świata. W powyższym fragmencie Bóg oznajmie, że chce być lekarzem Izraela. Księga wyjścia 23, 25 Będziecie oddawać cześć Panu, Bogu Waszemu, gdyż pobłogosławi Twój chleb i Twoją wodę. Oddalę od Ciebie wszelką chorobę. Żadna kobieta w Twoim kraju nie będzie miała przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezdzietna. Liczbę dni Twoich uczy pełną. Mówi, że zabierze chorobę spośród nich. Jest to ważny do zauważenia fakt, że dopóki Izrael przestrzegał zasad przymierza, to tak długo nie było wśród nich choroby. Nie odnotowano, aby jakiekolwiek dziecko lub młody człowiek spośród nich umarł tak długo, jak długo zachowywali zasady przymierza. Żadna kobieta w Twoim kraju nie będzie miała przedwczesnego porodu. Miało nie być żadnych poronień ani nienaturalnych aborcji. Miało również nie być w ich kraju bezdzietnych kobiet. W każdym domu miały być dzieci. Liczbę dni twoich uczy pełną. Miało nie być żadnych przedwczesnych śmierci. Każdy miał dorosnąć do starości i dopiero wtedy umrzeć. Jest to znakomite. Bóg przejął ten naród, stał się ich lekarzem, obrońcą i zaopatrzycielem we wszystko czego potrzebowali. Był wszystkim czego potrzebowali. Księga powtórzonego prawa 7,13-15 będzie cię miłował, błogosławił Ci i rozmnoży Cię. Pobłogosławi owoc Twojego łona i owoc Twojego pola, Twoje zboże, moszcz, oliwę, przychówek od Twoich krów i pomiot od Twoich owiec na ziemi, o której po poprzysiągł Twoim przodkom, że dają tobie. Obfitsze błogosławieństwo otrzymasz niż inne narody. Pomiędzy ludźmi i pomiędzy trzodami twoimi nie będzie niepłodnego ani niepłodnej. Pan oddali od ciebie wszelką chorobę, nie ześlę na ciebie żadnej ze zgubnych plag egipskich, których byłeś świadkiem, a ześlę je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. Bóg miał spełnić każdą ich potrzebę i zaopatrzyć ten naród we wszystko, czego potrzebował. Miał być w intymnej relacji z każdym członkiem rodziny. Wszystko czego dotknęli miało przynosić sukces i wspaniale prosperować. Dolegliwości i choroby nie były przez nich tolerowane. Druga księga Kronik 16:11 Początkowe zaś i późniejsze dzieje Asy zapisane są wszystkie w księdze królów judzkich i izraelskich. W 39. roku swego panowania rozchorował się Asa na nogi i cierpiał bardzo. Jednakże nawet w swej chorobie szukał nie pana, lecz lekarzy. Spoczął następnie Asa ze swymi przodkami i zmarł w czterdziestym pierwszym roku swego panowania. Można jasno zauważyć, że Bóg był niezadowolony z tego, że Asa poszukiwał pomocy u ludzi w momencie, w którym Bóg obiecał, że będzie lekarzem tego narodu. Przeczytaj uważnie psalmy, a zobaczysz, jak często jest tam wspominany fakt, że Bóg był lekarzem narodu wybranego. Psalm 103:3 On odpuszcza wszystkie twoje winy. On leczy wszystkie twe niemoce. On życie twoje wybawia od zguby. On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem. On twoje dni nasyca dobrami, odnawia się młodość twoja jak orła. Fakt, że choroby przyszły przez nieposłuszeństwo jest niezaprzeczalny. Przebaczenie za nieposłuszeństwo oznaczało uzdrowienie ich ciał. Mamy udział w Jego zmartwychwstałym życiu. Panujemy jak królowie, w tym zmartwychwstałym życiu. Jesteś tym, czym On mówi, że jesteś, niezależnie od tego, czy ty w to wierzysz, czy nie. Masz udział we wszystkim, czego dokonał i wszystkim, czym jest. To, czym on był podczas swojej ziemskiej wędrówki, ty jesteś tym dzisiaj. Tak jak on siedzi po prawicy Ojca, tak samo ty tam zasiadasz.